Cześć wszystkim, witam was kochani gorąco i serdecznie. Ja jestem Juken, przed wami 40 odcinek z Farming Simulatora 22 z pierwszej serii, w której niedawno zaczynaliśmy naszą przygodę z farmingiem. No i moi drodzy, przez tydzień niestety odcinków nie było, za co was z góry serdecznie i gorąco przepraszam, ale niestety rozłożyło mnie straszne choróbsko. Jeszcze chyba słyszycie nawet po głosie, ale już wracamy do rozwoju naszego gospodarstwa. A moi drodzy, mamy marzec, więc tak sobie wymarzyłem, zresztą to już było chyba w poprzednich odcinkach mówione, od jakiegoś czasu czekałem, żeby to zrobić, o pociąg jedzie, zejdziemy, bo jeszcze nas rozjedzie i będzie tyle. Słuchajcie, mam plan taki, a sobie podejrzyjmy, może na mapie będzie nam łatwiej, tylko właśnie pytanie, czy nam starczy kasy, bo tego nie wziąłem pod uwagę. No chyba, że sprzedaż czegoś byśmy uruchomili, bo ja cały czas, moi drodzy, sprzedaże mam powyłączane wszystkiego. Mówimy o polu 72 i interesują nas te wszystkie pola takie niezbyt duże tutaj, bo chciałbym z tego zrobić też jedno wielkie pole. No i zasiać tutaj oczywiście słoneczniki. Dlaczego słoneczniki? Dlatego, że będą nam potrzebne do czegoś tam nam były potrzebne. Już nie pamiętam, zresztą choróbsko, paskudne. Troszkę z rytmu wyskoczyłem w każdym razie tutaj, dlatego, że zobaczcie, mamy bardzo blisko do tych tutaj olejarni, które budowaliśmy, także jak najbardziej myślę, że tutaj będzie dobre miejsce właśnie na słoneczniki. Więc te wszystkie pola chciałbym wykupić. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie z kasą, jak my tu z kasą stoimy. Zresztą zaraz się okaże. Słuchajcie, jak to jest z tymi polami? Aha, bo tutaj też jest pole. No to ciekawe, słuchajcie, 53. pole. A, czyli te pola jakoś tak dziwnie tutaj teraz. Czy to się kupuje kilka pól naraz? No dobra, widzowie, no jeżeli tak, no to będziemy to na raty kupowali. Zobaczymy, ile nam starczy. Gdzieś koło miliona chyba mamy kasy, więc mam nadzieję, że nam starczy. I tu jest 50. Tu już nam kasy braknie, ale dobra, dopożyczymy na razie z kredytów. I do następnego odcinka, kiedy będziemy przechodzili do wielkich zbiorów, no to moi drodzy sobie, to sobie po prostu kulturalnie ten kredycik spłacimy, bo tak jak mówię, ja mam wszystko, moi drodzy, na ten moment w taki sposób to zorganizowane, słuchajcie, że... Dobra, może będzie ok. W taki sposób to zorganizowane, że wszędzie sprzedaże mamy po prostu powyłączane. Dobra, kup. Czyli te tereny zasadniczo chciałem kupić. Bo to, no to już szkoda, że to inne numerki zupełnie są tych pól niż normalnie, ale to nie ma znaczenia. Czyli tutaj też mamy pole. A to ciekawostka. Dobra. To moi drodzy, co my tu mamy? Mamy oczywiście pług. On nam będzie potrzebny, bo zobaczcie, tutaj troszkę równałem teren i przez to jest tak krzywo, więc oczywiście sobie zrobimy, ładnie to pługiem potraktujemy. Te pola wszystkie, tak jak leci, zaoramy na równo, żeby to było jedno wielkie pole. Ja tam nie potrzebuję, słuchajcie, takich pól nie wiadomo jakich. No może to później sobie zrobimy. Co my tu mamy? Tu jest jakaś droga, tam też jest kawałek pola. Dobra, zaraz zobaczymy, moi drodzy, zaraz zobaczymy, jak to tutaj wszystko wygląda z tym naszym... O! Nie było słychać w ogóle silników. Zobaczcie, te wszystkie drogi, to wszystko tak jak leci sobie zaoramy, ale oczywiście wezmę sobie ściągawkę, dlatego że interesuje mnie zezwól na tworzenie pól. To jest bardzo ważna tutaj informacja. I zobaczcie, i w ten sposób sobie zaoramy wszystko jak leci i będziemy mieli jedno wielkie pole. I z tego co widzę, to tam po drugiej stronie niby też jest pole, ale wiecie co, ja nie wiem, czy na razie tam bym chciał coś działać. Tam jest też dużo drzew, tam jest chyba taki fajny stawek, także na razie może tam tą drugą część sobie... Zresztą musiałbym jeszcze teren wyrównać, a na równanie terenu niestety nas, kochani moi drodzy, nie stać. Także co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Więc po prostu poradzimy sobie tak,
jak możemy z tego tutaj terenu, który mamy, te wszystkie drogi tutaj poorzemy. Ja to oczywiście będę wszystko z jakimiś tam, z jakimś pauzowaniem robił, żeby was nie zanudzić, żeby to był jakiś w miarę też i dynamiczny i szybki odcinek. Ciekaw jestem, co tu rośnie. Możemy zaraz zobaczyć, co to tutaj może rosnąć, bo nie wiem. Natomiast teren jako tako już jest w miarę wyrównany, tylko kwestia teraz taka, żeby to jakoś tam zaorać. Trochę tutaj dziwne takie małe jakieś tutaj są pola, do niczego nam niepotrzebne, słuchajcie. Zobaczcie, tyle jakichś dziwnych poletek, a po co to komu potrzebne? My tu chcemy konkretne, jedno wielkie pole, na którym zasiejemy ładne słoneczniki. Będziemy właśnie mieli blisko do zawiezienia. W następnym odcinku będziemy robili zbiory tych słoneczników, no bo wiadomo, muszą urosnąć. W następnym bądź jeszcze następnym, bo troszkę pracy nas czeka. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ostatnie odcinki i to, co robiliśmy, czyli zbiory buraków cukrowych, jak najbardziej póki co okazały się wystarczające. Tych buraków cukrowych jak najbardziej nam wystarczy. Nie spodziewam się, żeby miało nam zabraknąć. Jeśli chodzi o zboże, no to tak troszkę na styk. Tak troszkę na styk. Natomiast plus taki, że dużo tej słomy wyszło i ta słoma była nam bardzo, ale to bardzo, moi drodzy, potrzebna. No tam jakieś drobiazgi jeszcze się wygładzi, wiadomo, to już tam w tej chwili nie jest jakby tak istotne. Nie będę tutaj jakoś się bawił, słuchajcie, z tym polem, bo jak wiecie, to później będę to dopieszczał. Na razie chcemy zobaczyć, ile tych słoneczników tu wyjdzie. Więc tak sobie każdy orze jak może. Może tak to powiedzenie najbardziej by tutaj pasowało do tych moich czynności. Także słuchajcie, ja to poorzę wszystko, no i za chwileczkę będziemy się spotykali na sianiu. Oczywiście mam jeszcze wóz z gnojówką przygotowany, jak najbardziej tak, bo gnojówki to słuchajcie, mamy tyle, że chyba można by na ulicach rozlewać w ramach może strajku rolników. Gnojówki naprawdę mamy ogromne, słuchajcie, ilości, także będę chciał to też oczywiście nawieść naszą gnojóweczką, żeby jej trochę zużyć, bo po prostu w niej się, że tak powiem, topimy, no nie ma co robić z tą gnojówką. Nie jesteśmy w stanie jej w żaden sposób, słuchajcie, zużyć, nie ma takiej opcji. No tu jak widzicie też jakieś tam są jeszcze krzywe tereny, no jak zwykle oczywiście pod asfaltem, kurczę, jest dziura, no. Tak troszkę jest ten farming niedopracowany, jeśli chodzi o te równanie terenu, no ale nic z tym nie zrobimy. Puk chyba ma rozpiętości 26 metrów, jak dobrze pamiętam. Jak mi się coś kojarzy. Kupiłem chyba ten największy, jaki był. I sobie ładnie orzemy. Tym mi się bardzo dobrze, słuchajcie, z tym traktorem orze, który ma te gąsienice. Powiem wam szczerze, bardzo fajnie nim mi się jeździ. Jakoś jest mi taki właśnie wygodny do orania. Ale po co takie małe poletka ktoś tu porobił? Zobaczcie, przecież to ogród niektórzy mają większy. No właśnie, dokładnie, to nasz ogród, kurczę, w miejscu mieszkalnym jest większy niż te poletka. Ja nie wiem, kto to takie tutaj poletka potworzył, a komu to potrzebne takie tam pizderytka małe. No, dobrze, także moi drodzy, ja to biorę szybko po orze i za chwileczkę się będziemy widzieli, jak skończę. No dobra, moi drodzy, poorane. Troszkę mnie to tutaj czasu zajęło. Tu sobie może staniemy na boczku, bo tu już nie jesteśmy w stanie tego terenu niestety zaorać. Później zobaczymy jeszcze, jak go by można fajnie tutaj zagospodarować. Później będę jeszcze oczywiście się zajmował dopieszczaniem. Na razie to jest takie testowe. Szkoda, że tego drzewa się tu nie da usunąć. Kurczę, bo mi trochę przeszkadza, no ale nie wszystkie niestety się da rzeczy pousuwać. Mamy oczywiście, jak widzicie, z gnojówką beczkę przygotowaną. Aha, no tu mogliśmy jeszcze bliżej torów podjechać zasadniczo. No ale dobra, to już tam się później się zobaczy. Teraz jest to nieistotne. Zobaczmy, czy da się tu zatrudnić, widzowie, moi drodzy, kochani, pracownika. Bo to też by mnie bardzo
bardzo pomogło. Ja bym sobie za nim wtedy mógł jechać i... A, bo jeszcze opuść siewnik trzeba zrobić. Dobra. Ja bym sobie za nim mógł jechać i... Zobaczmy. V. Patrzcie, jedzie pracownik. No dobra, to zaraz zobaczymy, jak on tu będzie nam... Jak on nam tu będzie chciał. A my sobie za nim pojedziemy z gnojóweczką. Patrzcie, jaki olbrzymi rozrzutnik gnojownicy. Olbrzymiaste urządzenie mamy. Potem, żebyśmy pracownika zaraz nie zblokowali. Aktywuj podwójną dawkę. Niech będzie podwójna dawka. Spoczko. Nie wiem, czy to gnojówkę tutaj... To niby leci coś, ale... Aha, leci, dobra. Patrzcie, jakie olbrzymie pole. Takie mieliśmy małe popierdółki, jeśli chodzi o te pola, a... A tymczasem mamy olbrzymiaste pole. Będą nam tu ładnie słoneczniki rosły. Ale poleciał szybko ten pracownik. To w sumie na upartego na następną część pola mógłbym mieć kolejnego pracownika. Żeby mi też tam siał, jakby mi się nie chciało, bo wiecie, ostatnio idę na maksymalną, że tak powiem, łatwiznę, nie? Sobie ułatwiam na ile się da i staram się pracowników zatrudniać. I tutaj też myślę, że zrobimy w podobny deseń jak ze wszystkim, czyli no tak myślę, moi drodzy, że z dwa... Do, no trzy nawet kombajny chyba będziemy mieli specjalne do koszenia tych naszych słoneczników. Dobra, trzeba mu trochę zjechać, bo nam się zaraz zablokuje. Bo to gamon jest. O, bo mnie tutaj zaraz pociąg przejedzie. Aha, dobra, pociąg na szczęście jedzie innym torem. Okej. Ładnie to wygląda po tym sianiu, tylko to jeszcze chyba trzeba zwałować, mi się wydaje, bo jest, widać, że gnojówka jest rozrzucona. Widać po kolorze. Okej. Dobra, widzowie, widać po kolorze, chociaż nie wszędzie ta gnojówka się wyrzuca. Zobaczcie, tak jakoś dziwnie jest to. Nie? Tak jakoś dziwnie jest to zrobione, że nie wszędzie tak... Fakt, że tutaj może się nie wyrzucać, bo to już to pole nie należy do mnie tak naprawdę. Jak mam być szczery, widzowie, to ta część pola już do mnie nie należy. Ale schodzi ta gnojówka, zobaczcie, jedną rundę zrobiłem i już pół beczki, kurczę, zdużyliśmy. Także będę musiał szybko jeździć i dotankowywać. Na szczęście gnojówkę mamy nie aż tak daleko. Stąd... Ciekawe, jak długo ten pracownik będzie mi to, moi drodzy, jak ten pracownik będzie długo mi to chciał. Zaraz przekonamy. A, bo ja tu już wcześniej chyba też gnojówką jeździłem przed oraniem. No, jest to całkiem możliwe, widzowie. A, nie szkodzi, gnojówki nie zaszkodzi. Od przybytku, słuchajcie, głowa nie boli. Zobaczymy, jak nam te słoneczniki będą rosły. Chociaż faktycznie kusi mnie, żeby jeszcze jeden ciągnik z takim siewnikiem kupić i żeby tam też mi ładnie siał. Bo ten to tutaj tak szybko nie zasieje, ma co jeździć, chłop. A bo tam też z nawozem jest ten... No właśnie, bo on, to jest siewnik od razu z nawozem. I on też nawóz od razu rozdaje, czyli mamy i nawozem, i gnojówką jeszcze dodatkowo. Pięknie. O, już mi się to puste zaraz zrobi. Dobra, nie wiem, czy w takim razie, słuchajcie, jest sens tą... A to tutaj zostawił zapasek. Nie wiem, czy jest sens w takim razie, widzowie, tą gnojówką tutaj się bawić. Przy mnociągnika... A nie, no ciągnik to jakiś tam mamy na zbyciu. Bardziej ten siewnik by trzeba kupić. 130 tysięcy na koncie, widzowie.
A ubywa mi, tylko ciekawe, a to za pracownika pewnie mi ubywa. Jestem, słuchajcie, biedny teraz jak mysz kościelna, wyobraźcie to sobie. Dobra, gdzie tą gnojówkę można by postawić? Myślę, że tam sobie zaparkujemy. Słuchajcie, bo ciągnik jakiś mamy, on tam stał chyba nawet koło tego... Zobaczmy, ile kosztuje jeszcze jeden siewnik, bo ja bym był za tym, żeby jeszcze jeden siewnik kupić i żeby szybciej mi te słoneczniki robili. Więc zobaczmy w sklepie, ile kosztuje taki siewnik. To były chyba siewniki punktowe, jak dobrze pamiętam, moi drodzy. I ten, który miałem kupiony, to był chyba ten czerwony. O kurde, 160 tysięcy, to nawet nam nie starczy kasy. A czym one się różnią? 7 tysięcy litrów, 5 tysięcy litrów, 6900, 12 metrów, 18 metrów. Aha, czyli taki niebieski byłby lepszy. To który my, widzowie, mamy siewnik? Bo ja już się pogubiłem. 17 metrów, a to jest 3000 litrów. Aha, czyli to pojemnością generalnie. No, to który my mamy siewnik teraz? Gdzie, że ja nie pamiętam, który siewnik mamy? Muszę iść do tego pracownika zobaczyć. Taki czerwony mamy siewnik. Jak już by mus, to już by trzeba kupić, nie? Taki czerwony mamy. Nawet szybko to gościu sieje, no nie można narzekać, nie? Widzowie. Narzekać na kolesia nie można, nawet zobaczcie jak zasuwa. Bo będę musiał po nim jak zwykle poprawić, nie? Bo tutaj pozostawiał jakieś takie, nie wiadomo co. Dobra, no to my musimy sobie siewnik kupić jeszcze z jeden. Biorę traktora, jadę tam po to. No oczywiście, pracownik, no a jakżeby inaczej. A kto ci, chłopie, kazał tu tak zjeżdżać nisko? Ja. No i będzie w miejscu mi teraz ujadał. Serio? To mnie z tym asfaltem tu, słuchajcie, dosyć mocno drażni, że jak robimy równanie terenu, to się dziury robią pod asfaltem. Już ci, gościu, się przesuwam, chwila. Jedźże, chłopie, bo... No i co, znowu się zaklinował? Teraz gdzie? Teraz tu. Widzicie? Te dziury mnie bardzo wkurzają. To jest niedopracowane strasznie w farmingu. Jest to rzecz dla mnie, no, totalnie bez sensu. Bo jak równam teren, to się robią takie jakieś dziury przy asfalcie, nie? To jest totalny bezsens, słuchajcie. Zamiast ten teren jakoś się fajnie, nie wiem, dopasować, to się robią jakieś... O. Tutaj. Kurcze dziury w asfalcie. Ale już jest chyba gites. Już mam nadzieję, że mi tu żaden... pracownik się nie powiesi. Ciekawe, co ten gość wywinie tutaj, ale dobra. Już się przekonamy za chwilę. Dobra, no niech jedzie, niech jedzie. Musimy jeszcze jeden siewnik kupić, bo ja bym sam też pozasiewał. Słuchajcie, ja też bym sam, widzowie, pozasiewał. Dobra, wielkie sianie, no to co? No to myślę, że jadę napełnić gnojówkę zaraz. To już można by w sumie złożyć. Ale jadę do sklepu w takim razie, widzowie, po jeszcze jeden siewnik. Już was zabiorę ze sobą i jak skończę pracę, to będziecie widzieli, ile mi to czasu zajęło. Dlatego też specjalnie staram się w wielu przypadkach, moi drodzy, aby
aby jednak ten czas, który mamy, był czasem 1:1, nie? W sensie czasem rzeczywistym, bo wtedy jest łatwo sprawdzić i wyliczyć, ile czasu nam pewne tutaj ruchy i czynności zajęły. Jestem ciekaw, ile wyjdzie tych słoneczników, ale tak jak mówiłem, muszę ewidentnie, słuchajcie, uruchomić... A, widzicie, jak to jest z tym asfaltem? Muszę, słuchajcie, uruchomić sprzedaż różnych tam rzeczy. Może te ciuchy ustawimy na sprzedaż automatyczną albo meble, żeby coś nam się sprzedało, żebyśmy trochę budżet podreperowali, bo ja to tak, wiecie, tak lecę oszczędnie, żeby nie przesadzać, a potem to mi się jednak czkawką, widzowie, dosyć sporą odbija. No tu widzicie, źle posadziłem te drzewa i potem jest ciężko przejechać, nic nie widać. No dobra, to co byśmy sobie tutaj mogli kupić za zasiewnik? Co byśmy tu, widzowie, za siewnik mogli kupić? Siewniki punktowe to na pewno było. No na 100%. To co, taki czerwony? Nie, takiego czerwonego na pewno nie mam. Możliwe, że taki mam czerwony. Dobra, no to weźmiemy, słuchajcie, no nie będziemy się szczypać. 18 metrów, 17 metrów. Ten ma największą tutaj pojemność. No to bierzemy ten niebieski. Ale 200 tysięcy to nas nie stać. Widzowie. Nie, takie proste wszystko. Pierwszy raz od dłuższego czasu się zapożyczam, słuchajcie. Ale trudno. Troszkę się zapożyczymy, zobaczymy. Tu mam straty, kurcze, ogromne. Bardzo dużo oczywiście kasy poszło na narównanie terenu. Jakby ktoś się pytał. Bardzo dużo kasy straciliśmy, widzowie, ale to nie będziemy się tu, wiecie, nie będziemy płakali z tego powodu. Dobra, to słuchajcie, to ja w takim razie biorę się również za zasiew i niebawem się będziemy, o, widzieli, moi drodzy. Gdzie to się tylko tutaj podjeżdża chyba? Kurde, chyba z przodu się podjeżdża, tu się chyba podjeżdża. Taka olbrzymia, olbrzymi sprzęcior, widzowie. No, widzicie? Elegancko. Dobra. Biorę się do pracy i w takim razie za chwilkę... Oj, chyba podjechałem nie z tej strony. Nie, no dobrze, chyba podjechałem. No jak? No, też tak, też właśnie myślałem. Dobra. To widzimy się za chwilkę. Moi drodzy, jadę na wielkie siewy. Zobaczycie, ile mi to czasu zajmie. No dobra, moi drodzy, w końcu nadszedł czas skończenia. Muszę trochę też jeszcze poprawić, bo ten pracownik oczywiście, no jak to pracownik. O, tutaj stąd ładnie widzimy teraz, jak rosną nasze oliwki za murem. Jak pasą się, moi drodzy, owieczki. No i też klarnie, które w ostatnim odcinku budowaliśmy. Tam jeszcze muszę trochę poprawić, bo przy górce trochę mi tam... nie wyszło, natomiast fajnie to wszystko faktycznie zaczyna wyglądać, się prezentować, a mówię, te słoneczniki dlatego też tutaj, bo będziemy mieli bardzo, ale to bardzo blisko do olejarni i będziemy robili też plony. No co jeszcze mnie czeka, bo mamy, moi drodzy, marzec, dlatego ja też staram się ten czas jak najlepiej wykorzystać, bo muszę jeszcze zasiać oczywiście buraki cukrowe, bo je też w marcu siejemy. Te buraki będą, no tam gdzie ostatnio. Ale to już nie będziemy robili tego, moi drodzy, na odcinku. Już sobie zrobię poza odcinkiem. Zasieję te buraki ładnie. Oczywiście nawiozę. Tu mnie jeszcze czeka... O, powiesiłem się jednak na tym drzewie. No dobra, trudno. To ten kawałek już sobie tutaj podarujemy może ze słonecznikami. Natomiast jeszcze mnie tu czeka, moi drodzy... poprawka, jeśli chodzi o nawiezienie tego wszystkiego gnojówką, także zaraz jadę jeszcze, słuchajcie, uzupełnić gnojówkę. Dobra, to już niech sobie stoi. Może złożymy od razu, bo to za dużo tych maszyn porozkładanych, to też niedobrze potem będzie przeszkadzało. Dobra, zobaczcie, gnojówkę mamy na tyle
fajną sytuację, że mamy dość blisko do gnojówki. Póki nie jest nic na sąsiednim polu posiane, to możemy sobie przez nie przejechać. Tylko muszę, jak widzicie, o, popoprawiać te wszystkie kurcze górki, bo tutaj w farmingu, no niestety nie działa to tak, jak powinno. Tutaj, jak widzicie, gnojówką jeździłem, gdzie niegdzie się jeszcze zostały takie plamy nieuzupełnione. No, chciałem coś sprawdzić, czy można to... O, widzicie, tutaj tak samo. Nawoziłem gnojówką, bo chciałem sprawdzić, czy można... najpierw nawieźć gnojówką, a później po prostu siać. Chciałem w odwrotnej kolejności to zrobić. No i jak widać, gnojówka się trzyma, także myślę, że to chyba nie ma znaczenia, a pole zalicza się cały czas do pola nawiezionego. Także taką opcję też sobie wymyśliłem. Tak jest mi wygodniej, zaraz po zaoraniu przelecieć gnojówką, a później robić sianie. A to już podjedziemy tutaj, będzie szybciej, nie chce mi się aż tam kręcić do tych naszych krówek. Szkoda, że takie małe są te wozy do gnojówki, no bo raptem 34 tysiące litrów, no to wiecie, tyle co nic, prawda? Jest, można powiedzieć, tyle co nic. I to, jak widzicie, bardzo szybko schodzi. No dobra, no to będzie część na dzisiejszy odcinek. Tak jak mówię, jeszcze sobie zrobię tutaj obok sianie buraków cukrowych. Jeszcze jakieś tam drobne poprawki porobię. No i zostaną nam jeszcze jedne pola. Dwa rodzaje, z dwóch stron jeszcze nam pola zostaną, także też będziemy musieli się mocno zastanowić, co na tych polach ewentualnie byśmy mogli takiego dać. Co mogłoby nam się, moi drodzy, przydać? No, zobaczymy. Szczerze, na ten moment jeszcze nie mam pomysłu. O, tu jak widzicie, te szklarnie troszkę tutaj będę musiał poprawić trochę ten teren, może ten płot jakoś. Zobaczymy, będę musiał jakoś to poprawić, bo coś mi tam, słuchajcie, nie wyszło, nie pykło ewidentnie. Jak to było tu? Tak, to było tu. Ewidentnie tutaj. Za wiele tej gnojówki niestety nie. Za wiele jej niestety nam się nie udało dać. O, widzicie? I teraz od razu będzie widać. Tylko raz w niektórych miejscach... W niektórych miejscach widać, jak ta ziemia się zmienia kolor, w innych nie. Nie wiem, od czego to zależy. Natomiast na mapie później wygląda to i tak na całościowym, nie? Że jest nawiezione. Także nie wiem, dlaczego w niektórych miejscach nam w ogóle tego nie zalicza. No ale jak widzicie, gnojówka schodzi, także... Także jest gites. Zobaczcie, tyle będzie... do słoneczników miejsca. Zobaczymy, co z tego nam fajnego wyjdzie. No ale to będziemy musieli czekać do zbiorów, aż się przekonamy. Mnie to jeszcze będzie, mówię, troszkę pracy czekało. Tam znalazłem też takie fajne miejsce z takim stawkiem. To też myślę, że jakieś fajne sobie, fajną tam haciendę. Może właśnie tam zrobimy takie miejsce imprezowe do gości. Zobaczymy. No, ale tutaj ta stadnina, te stadniny koni fajnie tam z daleka wyglądają z każdej strony. Tutaj, jak widzicie, mamy owieczki, których też nie brakuje. Chociaż wam powiem szczerze, chyba trochę mnie fantazja poniosła, jeśli chodzi o te owieczki. Chociażby dlatego, moi drodzy, że tych owieczek, słuchajcie, mamy 10 tych pastwisk i tak naprawdę mamy na full wszystko zapełnione, jeśli chodzi o wełną, o wełnę, a wełny i tak produkujemy, słuchajcie, tyle, że cały czas mamy nadwyżkę, także no troszeczkę tego nie przemyślałem. Jakbym chciał tą wełnę w całości zużyć, no to pewnie bym musiał jakoś tutaj mocniej zadbać o pewnie jeszcze jakieś fabryki,
z ciuchami, ale nie chcę kolejnych, słuchajcie, fabryk z ciuchami budować. To, co mamy, niech nam wystarczy na razie w 100% w zupełności. Ja natomiast oczywiście będę teraz na chwilę uruchomię sprzedaż automatyczną, także nie zdziwcie się, jak następny odcinek zaczniemy i może, nie wiem, strzelam, z 10 milionów będziemy mieli na koncie, bo będę chciał tą sprzedaż tutaj jak najbardziej, słuchajcie, uruchomić, żeby po prostu była. Zobaczymy, jak te słoneczniki będą się tu prezentowały, ale myślę, że całkiem będzie fajnie, bo to tutaj mamy owieczki, a naprzeciwko owieczek będą sobie ładne słoneczniki rosły, także o, jeszcze troszkę gnojówki tutaj na koniec damy, także jeszcze pojeżdżę troszkę tym wozem i tą gnojówkę tutaj porozwożę, chociaż jest to upierdliwe tak co chwilę jeździć to tankować. Musiałbym to przemyśleć, może da się do tej dużej cysterny, kurczę, załadować i z cysterny, ale z cysterny raczej już tutaj nie przeładujemy, raczej to się już tak nie da. Z tego, co mi się wydaje, także szkoda, bo przydałoby mi się mieć wielki, ogromny jakiś wóz, z którego najwyżej bym to przeładowywał. No bo jest to dosyć mało praktyczne i mało wygodne, powiem wam szczerze. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Zobaczcie, raz praktycznie przejechałem kawałek, przejadę drugi raz, nawet chyba całego paska nie zrobię i już będzie koniec tej gnojówki. Także, a jeszcze zobaczcie, ile tam mamy pola do zrobienia. Także no jest jeszcze co robić. No i już będzie koniec. No widzicie, ta-dam, koniec. Także to by było tyle, jeśli chodzi o naszą gnojówkę. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy. No to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Ja myślę, że tu nie ma sensu też już przedłużać. Staram się teraz robić też te odcinki już krótsze. Seria się jak najbardziej, widzowie, jeszcze nie kończy, bo kurczę, ta mapa mi się tak podoba, tu jest jeszcze tyle do zrobienia, moim zdaniem, zobaczmy, o, proszę, zobaczcie, słoneczniki mamy tutaj. To wszystko na żółto, to są w tym momencie elegancko słoneczniki posiane, jeszcze to troszkę dopieszczę. I co my tu jeszcze mamy za pola? No mamy te pola na pszenicę, no zostają nam jeszcze te pola wszystkie, czyli 58, 9, tam do 67, czyli te wszystkie tutaj. I jeszcze na razie nie mam zielonego pojęcia, co to bym mógł tutaj zrobić, ale coś wymyślę. No i mamy, moi drodzy, jeszcze tutaj jakiś kawałek pola. No i te pola tutaj po drugiej stronie drogi. Także jeszcze troszkę tych pól do wykorzystania jest, ale na razie nie mam jeszcze pomysłu, co z tymi polami zrobimy. Ale to się pomyśli. To się pomyśli na spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Dobra, także to tyle. Drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, a my się widzimy w kolejnym odcinku, w którym no, w dalszym ciągu będziemy rozwijali naszą tutaj gospodarkę i nasze przepiękne miejsce na ziemi, no bo to naprawdę można nazwać przepięknym miejscem na ziemi, no bo zaczyna już się robić naprawdę fajnie, a ja tutaj muszę poprawki ponanosić właśnie w tym miejscu, bo mi się te szklarnie strasznie nie podobają, takie pokrzywione. No może ten płot tu nie do końca, zobaczymy, bo jeszcze ktoś mi wlezie, kurczę, jakbym płot zburzył, jeszcze ktoś mi wlezie i będzie pomidory sobie zrywał, więc muszę przemyśleć, jak to zrobić, ale to zobaczycie już w następnym odcinku, co takiego tutaj wymyśliłem, a tymczasem jeszcze tutaj mnie czeka sianie buraków cukrowych. Także do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.